Hej, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj mam dla Was tutorial do makijażu, który widzicie teraz na ekranie, czyli cutcrease w takich zimowych tonach. Mamy tutaj chłodny róż wpadający w fiolet, taki mauve troszeczkę odcień. I tutaj możecie albo połączyć właśnie z ustami nude, tak jak ja mam w tym momencie, żeby uzyskać bardziej delikatny makijaż i zbilansowany, ponieważ jednak na oku dosyć dużo się dzieje. Albo możecie nałożyć szminkę burgundową, by super pasowała do tego makijażu. Jeśli jesteście ciekawi, jak wykonać ten makijaż, to zapraszam do oglądania dalej. Brwi, jak widzicie, zrobiłam poza kamerą. Użyłam tutaj standardowo pomady z Anastasii w odcieniu Taupe i teraz przechodzimy do bazy. Mam tutaj paint potę z MAC w odcieniu Soft Ochre. Tutaj naprawdę już to opakowanie wygląda tak smutno, ponieważ mam tylko tyle produktu. Już same ostatki niestety. Ze względu na to, że dzisiaj będę robiła makijaż typu cutcrease, aplikuję bazę jedynie od załamania powieki po łuk brwiowy. Bazę pudruję pudrem z RCMA No Color Powder. Teraz sięgam po paletę Jeffree Star Androgyny i tutaj na początku będę sięgała po najjaśniejszy odcień z palety, który nosi nazwę Safe Word. I on znajduje się tutaj. Tym cieniem podkreślę załamanie powieki i będę rozcierać ku górze. Następnie sięgam po odcień Androgyny i tym odcieniem także podkreślam załamanie powieki troszeczkę poniżej tego poprzedniego odcienia. Teraz używając korektora Start, mój jest w odcieniu Light Sand, będę odcinała powiekę, robiła właśnie katki z tym produktem. Teraz sięgam po paletę Double Exposure z marki Smashbox i tutaj będę sięgała po ten odcień i on nazywa się Peony. Ten odcień zaaplikuję na całą przestrzeń, którą pokryłam korektorem Start. Teraz odrobiną korektora Start wyczyszczę łuk brwiowy. Czas na kreskę, ja tutaj użyję eyelinera z Kiko z edycji limitowanej Asian Touch. Wracam do palety Double Exposure i tutaj będę korzystała teraz z czarnego cienia, ze względu na to, że ten liner, którego używałam, on ma taką błyszczącą poświatę, jak widzicie, już na tym oku zmatowiłam, to wtedy od razu ten makijaż lepiej wygląda, ponieważ jednak na całej powiece mamy błysk, to już lepiej, żeby kreska była totalnie matowa. Teraz przejdziemy do konturowania. Mam tutaj dwa bronzery z firmy Lovely, są to te czekoladki i mam tutaj odcień Milk Chocolate oraz Dark Chocolate. Milk Chocolate służy bardziej do konturowania, Dark Chocolate bardziej do ocieplania twarzy i użyję jednego i drugiego odcienia. I teraz sięgam po tę cieplejszą czekoladkę, czyli Dark Chocolate i tym odcieniem delikatnie przybrązowię czoło. Właściwie to odcień tej poprzedniej bardziej mi się podoba, także sięgam jednak po niego i stłumię troszeczkę ten pomarańczowy odcień bronzera. Jeśli chodzi o róż, tutaj sięgnęłam także po produkt z Lovely i on jest w odcieniu 06, jest to taki piękny, chłodny odcień, który będzie mi pasował do makijażu oka. Rozświetlacz na dziś jest to produkt z My Secret w odcieniu Sparkling Beige, jest to produkt, po który sięgam zawsze, jak mam właśnie chłodny makijaż oka. Wracam do makijażu oka i na początek sięgam po odcień Androgyny, który nakładam na całą długość dolnej linii rzęs. Kęciki rozświetlę tym rozświetlaczem, którego używałam do twarzy. Wytuszuję rzęsy maskarą z Miss Sporty. A rzęsy, jakie dzisiaj przykleję, pochodzą ze Sminko, jest to model Queen. Na koniec zostały sztuki usta. Mam tutaj szminkarz Jeffree Star, jest to odcień Mannequin. Tak prezentuje się skończony makijaż. Co prawda chciałam zrobić jeszcze jeden jesienny makijaż, ale wyszły nam takie w sumie zimowe odcienie. Dajcie mi znać, co sądzicie o tym makijażu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!